gdy mam ustawioną pozycję neutralną ślizgacza ogonowego, powinienem teraz ustawić zakres wychyleń serwa skoku wirnika ogonowego. Włączę zatem nadajnik i odbiornik. Poczekam, aż zaloguje się żyroskop. Wejdę teraz do odpowiedniego menu, czyli Gyro Basic. I tutaj mamy limity wychyleń. W tej chwili ustawione są na 100%. Sprawdźmy zatem, jak wychyla się serwo i jak reaguje ślizgacz wirnika ogonowego. Czy nie obija się o skrzynkę albo o sam wirnik. Przesunę najpierw drążek skrętu w jedno skrajne położenie. Tutaj, jak widzimy, widać jeszcze kawałek wałka wirnika ogonowego. Zobaczmy, jak jest w drugiej skrajnej pozycji drążka. Tu, jak widzimy, jest podobnie. Mogę zatem śmiało zwiększyć limity. Teraz wychylę drążek skrętu w jedno skrajne położenie i będę zwiększał limit wychyleń w żyroskopie. Z pewnym zapasem tutaj ustawiłem 130%. Przejdę teraz w drugą stronę i tu również muszę zwiększyć limity wychyleń. Tutaj również ustawiłem 130%. I również jest tutaj niewielka przestrzeń jeszcze między ślizgaczem a łożyskiem wałka w skrzyni. Po ustawieniu limitów wychyleń serwa skoku wirnika ogonowego dla obu kierunków, jak widzimy, są takie same, zarówno tutaj dla A, jak i dla B. Mogę wyjść do menu głównego żyroskopu. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia niekontrolowanych, bardzo szybkich piruetów, Futaba zaleca ograniczyć w nadajniku endpointy dla sterowania ogonem co najmniej o 1%. Ponieważ mechanika jest przeznaczona do makiety, gdzie szybkie piruety nie będą mi potrzebne, ograniczę od góry i od dołu zakres o 3%.